Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Jak my długo chcemy żyć? Dobrze, że mówisz właśnie o tym, w jakim my komforcie żyjemy, bo życie nawet do 150 lat za wszelką cenę niekoniecznie musi być dobre. Chodzi, żeby być szczęśliwym i przede wszystkim żyć w zdrowiu i być sprawnym. Nie wiem, czy wiesz, ale nasza długość życia wydłużyła się bardzo w ciągu ostatnich setek lat. Udało mi się dotrzeć do danych, że w połowie XIX wieku ludzie rzadko przeżywali na świecie jako średnia 40 do 40 roku życia. Jakby były wyjątki, gdzie rzeczywiście te osoby mogły żyć dłużej, no ale średnia była 40 lat. Zobacz, teraz w Polsce, jak sprawdziłam dane GUS-u, na zeszły rok to dla kobiet było 81 lat, dla mężczyzn 73, a już... Wow, ale duża różnica między kobietami. Tak, 73 i 80, tak, no właśnie. Dlaczego kobiety żyją dłużej niż mężczyzn, to też jest temat pewnie na oddzielny podcast, bo też nie wiemy, ale rzeczywiście jest parę takich przesłanek. Bo to są zarówno czynniki biologiczne, jak i społeczne. Jak spojrzymy na dane GUS-u na przykład na rok 1960 w Polsce, to mniej więcej ludzie żyli średnio o 10 lat krócej. Czyli my sukcesywnie wydłużamy sobie życie, natomiast właśnie pytanie, czy żyjemy ciągle w dobrym zdrowiu? I właśnie to pytanie powinniśmy sobie zadać. I wszystkie rzeczy, które robimy, żeby wydłużyć nasze życie, były nakierowane na to, żeby to życie było po prostu w dobrej jakości, nie tylko szczęścia, dobrobytu psychicznego, ale też, żeby nasze narządy były sprawne i przede wszystkim, żeby sprawny był nasz mózg, bo ostatnio oglądałam wykład profesora Betulaniego. To jest taki bardzo znany neurobiolog polski. I właśnie powiedział bardzo ciekawą rzecz, o której nawet ja jako biolog nie wiedziałam, że nasz mózg żyje dłużej niż nasz organizm, tak? I tak naprawdę, tylko pytanie, czy ta sprawność jest tak samo długa, jak powinna być. Także powinniśmy szczególnie o cały organizm zadbać, ale też o nasz mózg, żeby on się wolniej po prostu starzał. Nowa myśl na dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.